Największym wyzwaniem dla mnie jest zmiana postawy pacjenta. Żeby ten, który nie robi nic, żeby uratować własne zdrowie, żeby go przestawić na inne tory, żeby jemu zaczęło się chcieć, żeby chciał się kontrolować, bo to zapewni mu zdrowie, a nawet życie. W swojej pracy najbardziej lubię kontakty z pacjentami. Kiedy przychodzą do gabinetu, kiedy siadają, zaczynają się otwierać, opowiadają o swoich problemach, o swoich sukcesach, o porażkach. Powiedzą więcej, niż nie jeden lekarz usłyszy. W swojej pracy nauczyłam się jednego, że pacjentów nie można źle oceniać. Nie można ich krytykować. Należy zdobyć ich zaufanie. Tak naprawdę to ja się bohaterem nie czuję. Czuję się wręcz skrępowana, jeśli ktoś tak do mnie mówi. Dla mnie prawdziwymi bohaterami są osoby chore na cukrzycę.